Cześć, witamy Was. Z tej strony Dominik Barzyk i Paweł Paczka. Siema. Jesteśmy teraz w hotelu Mazurkasie. Mazurkas. Jesteśmy na evencie, drugi dzień eventu kryptowalutowego, technologia blockchain. To jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę się poznaliśmy. Mieliśmy tak, okazję się poznać, ale nie pierwszy raz, kiedy się widzieliśmy, tak? Chciałbym teraz nawiązać do pewnej sytuacji. Chciałbym, żeby też to była może, nie wiem, lekcja, albo żebyście z tego filmu wyciągnęli coś dla siebie, że tak naprawdę poprzez to, że my boimy się odrzucenia, bo to jest tematem tego filmu, my tak naprawdę tracimy możliwość nawiązania relacji, spotkania i poznania nowych osób. Była sytuacja, że spotkaliśmy się chyba rok temu w innym kraju, całkiem przypadkowo. Widzieliśmy się, ja wiedziałem, kim jest Paweł. Ja też was kojarzę, bo nie byłeś też sam, nie? Tak, byliśmy z grupą znajomych, też właśnie jakiś tam biznes internetowy. Pojechaliśmy sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Ja nie podszedłem do Pawła, mimo że wiedziałem, znałem go z internetu, byłem na jego grupie, oglądałem go na YouTubie, nie podszedłem do niego, bo uważałem, że nie jestem godny, w cudzysłowie, tak? Że, może nie wiem, nazwać to można tak, że bałem się odrzucenia? No tak, właściwie wczoraj to podsumowaliśmy i to tak chyba z tobą, Dominik, wczoraj zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, nie? Że tak, właśnie wymieniliśmy się takimi spostrzeżeniami, a później nagle, wiadomo, gdzieś tam wypije się jakiegoś drinka, mhm, czy piwko, każdy się gdzieś tam otwiera, tak jak to też było wczoraj. I z każdą kolejną osobą, z którą się później rozmawiało, dokładnie ten sam problem wpadał, że na przykład, jak ja mówiłem, że bałem się do was podejść, mimo że byliśmy tak naprawdę w piątkę jedynymi Polakami na tym evencie ten rok, nie? Półtora roku temu, tak. To baliśmy się jakby nawet do siebie gdzieś podejść. Nie każdy się gdzieś kojarzył, każdy bał się podejść, zapytać, bo baliśmy się, że nie wiem, zostaniemy jakoś odtrąceni, nie będzie jakiegoś tematu, że nie wiem. Zignorowani. Zignorowani. Wiecie, jak to jest? Jest strzałem grupka 4-5 osób. I ja mam w głowie coś takiego, okej, podejdę, ale co jak, wiecie, ja powiem cześć i nie nawiąże się rozmowa. No, boję się takiego odrzucenia, się odwrócić, co mam zrobić, odejść? Tak. Czyli... I ten strach tak paraliżuje, żeby w ogóle podejść, z kimś porozmawiać, mimo że się gdzieś tam kojarzymy. No a później jak właśnie słyszy się od jednej, drugiej, trzeciej, czwartej osoby, to właśnie wpada nam do głowy taki pomysł, żeby nagrać takie wideo. Tak, bo być może komuś ono pomoże, ale na pewno nie będzie złotym środkiem, bo na pewno po obejrzeniu takiego wideo też się nie zmieni wiele rzeczy. Ja na przykład wiem, że następnym razem znowu jak pojadę gdzieś na event, gdziekolwiek, okej, jak będę już znał jakieś osoby, jest w porządku, ale jak będę musiał poznać znowu kolejne osoby? Mhm. A to też chyba zależy od charakteru, indywidualne podejście, tak? Jeżeli jesteś osobą otwartą, może tak, jeżeli lubisz i umiesz nawiązywać łatwo kontakty, nie sprawiać trudności, to może to też łatwiej podejść do takiej osoby i zagadać. Ale na przykład ja jestem osobą, która potrzebuje trochę czasu, żeby nawiązać relacje, też nie jestem taki otwarty do każdej napotkanej osoby. Ale w mojej opinii to jest też złe podejście. Tylko też może nie o tym, nie o charakterach, tylko może o podejściu mentalnym do całej sytuacji. Czyli my boimy się podejść do osoby, albo boimy się odrzucenia właśnie, albo uważamy, że nie jesteśmy godni. Przykładowo, ktoś jest milionerem, multimilionerem, bo są tu takie osoby na tym evencie kryptowalutowym. I większość osób nie pomyśli o tym, żeby na przykład do nich podejść, zapytać, jak ty to osiągnąłeś, czy masz jakieś wskazówki dla mnie, co ja powinienem zrobić, żeby też to osiągnąć? Co ty o tym myślisz? Ja właściwie to, o czym chyba też przed tym wideo rozmawialiśmy, nie? Że mówiłem, że ja osobiście często nawet nie wiem, o co zapytać. I to już nie chodzi o świat kryptowalut, o to, że kogoś poznałem. Mhm. Jakby w różnych dziedzinach życia, każdy się gdzieś tam też czymś jeszcze zajmuje i jakby taką przerwało nam, tak, że musimy to jakoś skleić przez niespodziewany telefon, tak, także w ogóle ponawiając całą myśl. Ja mam taki osobiście też problem, że nie wiem, o co zapytać. Mhm. I to nieważne, czy widzę kogoś po raz pierwszy, czy wiem, że na przykład już jakaś osoba coś osiągnęła, nie? Mówisz tutaj o przykładzie, nie wiem, milionerów, osób, które gdzieś tam się w czymś specjalizują. Ja nigdy nie wiem, o co ich zapytać, bo tak jak ty fajnie powiedziałeś, no wystarczyłoby w sumie podejść, zapytać, jak to zrobiłeś. A dla mnie, nie wiem, jakoś w głowie kreuje mi się coś takiego, że dla mnie to jest za proste i za oczywiste pytanie, na które w sumie chciałbym poznać odpowiedź, jak to osoba zrobiła, ale boję się, że przez takie proste pytanie, jak podejdę do tej osoby, to ta osoba stwierdzi, już tyle takich pytań słyszała, że jakby nie chce się otaczać w kręgu już osób, które gdzieś tam do tego dążą, tylko, nie wiem, zbudowała, takie mam wyobrażenie po prostu, że zbudowała swój krąg osób, który trzyma jakiś tam poziom finansowy, rozwojowy, obojętnie, ale że nie chce się już zagłębiać w dół, nie? A tutaj znowu takie mam dziwne przeświadczenie. Na tą drogę obawy przed odrzuceniem, tak naprawdę, albo ignoracji, albo, no nie wiem, powiedzieć po prostu wprost, nie mam dla ciebie czasu, tak? I boimy się takiej reakcji może tej osoby. Ale ja też wiem, że jak nie zapytasz, to się nie dowiesz, nie będziesz wiedział tak naprawdę, czy było warto. Na przykład, widzisz,
rok temu nie podszedłem do ciebie, bo uważałem z tego powodu czy innego, że no nie wiem, no nie jestem na twoim poziomie, tak? Czy po prostu nie będziesz miał czasu, żeby ze mną porozmawiać. Tutaj jednak się odważyłem, bo też zmieniłem troszkę myślenie. Jeżeli ja raz dostanę odpowiedź nie, spoko, to po prostu drugi raz do ciebie bym nie podszedł, tak? Ale podejdę do drugiej osoby. Jeżeli znowu powie ktoś mi nie chce ze sobą porozmawiać, no to trudno, tak? Ale w końcu będzie jakaś osoba, która będzie nastawiona do mnie przyjaźnie, tak ja też uważam, która może nam później ewentualnie pomóc, tak? Więc takich może przekaz dla was, żebyście się nie bali, jak widzicie na przykład osobę, która coś osiągnęła w życiu, do czego wy dążycie, to warto nawiązać kontakt z taką osobą, warto taką osobę może obserwować na początku, jeżeli nie możecie osobiście do niej zagadać, tak? Ale jak już jesteście w miejscu, przykładowo event, spotkanie, szkolenie, tak? No to warto może się do takich osób odezwać i nawiązać jakieś relacje, tak? I taki też mały tip ode mnie, bo ja też w sumie sam nie wiedziałem, czy przyjeżdżę na event, nieważne gdzie jesteśmy i co tak naprawdę robimy. Ale bałem się jakby przyjechać, bo wiedziałem, że jadę sam. Wiedziałem, że będą różne grupki osób, znajomych, teamów, nie teamów, a ja wiedziałem, że jadę mimo wszystko sam i okej, gdzieś tam się zawsze z kimś kojarzę. Ale właśnie przez to odrzucenie zastanawiałem się w ogóle, czy po samym evencie zostać. No bo wiecie, wszyscy gdzieś tam się rozchodzą w swoje grupki i tym podobne, a nie chcę być takim kołem uwozu, gdzie będę chodził za wszystkimi i próbował się gdzieś wcisnąć. Ale tak naprawdę ode mnie, nie lubię tego słowa, bo mówiliśmy tip, czy taki case dla was, warto po evencie zostać, jak są na przykład 2 dni, to zostańcie po tym pierwszym, przecierpcie tą godzinę, 2 takiej rozłąki, gdzie wszyscy się rozchodzą, ale zajdźcie później do restauracji, gdzie są wszyscy, po prostu się przekręćcie, weźcie sobie drinka, napijcie się, zobaczycie, że każdy tak naprawdę się w jakiś sposób tam rozluźni i nawet nie uwierzycie, jak czasami też słucham, że o, tyle rozmów przeprowadziłem, to naprawdę wczoraj jeden główny temat było właśnie to, że każdy miał z tym problem, że bał się na przykład odrzucenia, ale wszyscy jakby się zebraliśmy w jednym miejscu, i przy takiej luźnej rozmowie można było fajnie, gdzieś tam bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo nie pomyślałem o tym w ten sposób wcześniej, ale właśnie, nigdy o tym nie nagrałem filmu, ale to jest też fajny, jak mówisz, tip czy case, porada, rada, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, po eventach, po szkoleniach, po takich spotkaniach warto właśnie zostać i porozmawiać, tak jak mówisz, jak już jest luźna atmosfera, każdy jest rozluźniony, bo można dużo więcej, wbrew pozorom, wyciągnąć po evencie, tak, czy po szkoleniu, niż na samym szkoleniu, czy na samym evencie. Ja tak nie uważam, bo bardzo dużo się wczoraj dowiedziałem rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia wcześniej, czy to chodzi właśnie o świat kryptowalut, o biznes, który robimy, czy też o typowo relacje międzyludzkie. Także tutaj dobrze o tym wspomniałeś, zostańcie po evencie, nawet jak jesteście sami, tak jak Paweł mówi. Już nie. Już nie, ale to, wiesz, pojedziesz na przykład następny event, na jakieś szkolenie. Ja na przykład... już się wiesz, z czym to się je, tylko pytanie właśnie, czy jest się w stanie dojść do tego, co było problemem, nie? A jak widzisz, że u każdej osoby się pojawia ten problem, że każdy się boi tego odrzucenia i też mi na przykład osoby mówiły, że bały się do mnie podejść na przykład, a nigdy się nie stawiałem tak, że kurczę, nie wiem, za nie wiadomo kogo, nie? Mhm. I zawsze z kimś chętnie pogadałem, ale widzisz, to później się tak zazębia, tak? Ja się boję, wstydzę i ta druga osoba dokładnie tak samo. I teraz nasz odbiór jest między nami taki, że on nie chce i on nie chce, nie? Tak. A my oboje chcemy gdzieś tam pogadać, ale każdy się boi właśnie tego odrzucenia, co sobie ktoś gdzieś tam pomyśli, nie? I nie jest to na pewno łatwe i nie będzie łatwe przy kolejnych tematach, ale przynajmniej wiadomo, że coś takiego występuje, nie? Ale trzeba być otwartym, śmiało podejść do drugiej osoby i naprawdę nie bójmy się usłyszeć słowa nie, bo to też jest chyba ważne i puenta tego filmu, bo usłyszysz 10 razy nie, ale w końcu znajdziesz, no chodzi nawet, nie chodzi nawet o nawiązywanie relacji, tylko ogólnie o prowadzenie biznesów, tak? O właśnie zadanie pytania milionerowi, jak ty doszedłeś do tego sukcesu, co byś mi radził na początek zrobić, żeby to zacząć odnosić sukces. Możesz 3 razy usłyszeć nie, ale za 5., 4., nie wiem, usłyszysz tak i to będzie taka wskazówka, która może zmienić twoje życie. Tak przynajmniej ja uważam i warto do tego tak podchodzić. Nie bójcie się, jeżeli widzicie Pawła gdzieś na evencie, podejść do niego, czy mnie, czy kogokolwiek, do drugiej osoby zagadać, porozmawiać i myślę, że... A tej drugiej osobie później też zależy mimo wszystko, żeby nawiązywać nowe relacje. Pewnie, Tak się nam też wydaje, że on nie będzie ze mną chciał gadać, ale mimo wszystko jesteście osobą, z którą będzie można w przyszłości współpracować, nie? Mhm. Nigdy nikt nie wie, czym się zajmujesz, co prowadzisz, nie? Jakie masz w czymś doświadczenie. Też fajnie, że o tym mówisz, bo poznałem tu kilka osób, które są w branży, oprócz kryptowalut, które na przykład będą mi w przyszłości potrzebne, wiem o tym, na przykład jak będę budował dom, to poznałem kilka osób, które prowadzą firmy, typowo nastawione na taką działalność, która w przyszłości ja wiem, że będę musiał skorzystać tak czy inaczej, więc będą miały osoby, do których będę mógł się odezwać,
o radę, czy ewentualnie nawet skorzystać z jego usług. I to też jest fajne poznawanie właśnie nowych ludzi w tym kontekście. Tak, oni doceniają to, co my na przykład wiemy o kryptowalutach, a my doceniamy to, co wiedzą na przykład o tematach, które przed eventem nas zainteresowały, pomyśleliśmy, że będzie jakiś, nie wiem, strzelam tylko temat kryptowalut, a nagle ktoś jest architektem, ktoś produkuje okna, ktoś, nie wiem, no różne usługi ludzie świadczą, ale uwierzcie mi, naprawdę mają przepotężne niektóre osoby swoje interesy, biznesy, więc można naprawdę fajne później kontakty gdzieś tam złapać. I to, co ja mówiłem chyba tydzień temu w wideo, zachęcającym w ogóle osoby, żeby jeździć na takie eventy, bo ja wiedziałem, czego się można spodziewać, ale to, o czym mówiłem, miałem takie obawy, o których ja nie mówiłem, ale że doszliśmy najpierw z Dominikiem w trakcie pierwszej naszej rozmowy wczoraj, a później jak dołączyły się kolejne osoby ten sam problem, no to tak wyszło i myślę, że teraz będzie zawsze dużo prościej, nie? Dokładnie. Przy okazji różnych eventów. Chyba to tyle. Tyle wideo. Dzięki. Będziemy jeszcze na pewno się widzieć nieraz na kolejnych eventach związanymi z kryptowalutami, może szkoleniami. Nie wiem, czy będziesz może na T-Half Hacker w Krakowie? Nie. Wybierasz się? Teraz we wrześniu od razu. Nic nie wiedziałem, także może coś się zmieni. 20, 21, 22, o ile dobrze pamiętam. Piątek do niedzieli, 3 dni, intensywne szkolenie. Autor, jeżeli jeszcze nie wiecie, bogata albo biedny, po prostu różni mentalnie. Ciężko to jest mój wódz, można powiedzieć, mentor, jeżeli chodzi o to, od kogo ja się uczyłem. Nie osobiście, poprzez książki, tak się edukowałem u niego, ale teraz będę miał osobiście możliwość na 3-dniowym jego szkoleniu, który naprawdę robi petardę, motywuje i też zmienia myślenie. Fajnie zmienia myślenie, jeżeli chodzi o podejście do pieniędzy. Także polecam również tobie, jakbyś jechał. No, zgadzamy się za chwilę, nie? No. Dobra, fajnie, na koniec ja standardowo zachęcam do subskrypcji obydwu kanałów, bo to nam na pewno pomoże gdzieś tam w rozwoju. Dajcie łapkę w górę, bo wiadomo, jak gdzieś tam powiemy o jakiejś interakcji, akcji, którą ktoś tam mógłby wykonać, a nie kosztuje was to nic, nam pomaga, to ja zachęcam. Ja z tego miejsca powiem, że jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzach, co wy uważacie o tym. Czy też macie takie podejście, też się boicie podejść do drugiej osoby, czy może wręcz przeciwnie, nie macie trudności z tym, żeby nawiązywać relacje, żeby podejść do drugiej osoby, którą uważacie może, że jest na wyższym poziomie, na wyższym levelu, że nie jesteście, tak jak ja mówiłem, godni podejść do drugiej osoby. Czy też macie takie problemy, takie rozterki, czy to po prostu zależy, tak jak wspomnieliśmy też, od charakteru? Nie wiem. No i też w komentarzach i tak. Powiem od siebie, dodam, że spośród osób, które skomentują to nagranie, dajmy po tygodniu wylosujemy książkę Bogata albo Biedny, po prostu różni mentalnie i ja taką książkę wyślę do tej osoby w prezencie. Tak, i pamiętajcie też, że zawsze możecie trafić na jakiegoś bura, ale to jest tak naprawdę, ja się nie spotkałem przez tyle rozmów, które wczoraj na przykład przeprowadziliśmy, nie spotkałem osoby, która by mnie odrzuciła. A strach przed tym mnie tak paraliżował, że bałem się podejść, bałem się zejść nawet gdzieś na dół, nie? Także to myślę jest dobry tip do wykorzystania, do przetestowania. Miejmy, pomoże, żeby to właśnie tak do tego podchodzić. Nawet jeżeli jesteście osobą skrytą, zamkniętą w sobie, macie trudności z nawiązywaniem relacji, to miejmy nadzieję, że ten film wam ułatwi w przyszłości podejść do innej osoby, bo to właśnie chyba od tego trzeba zacząć, żeby otworzyć się na innych i spróbować. I tyle. Fajnie. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Dajcie suba. Hejka. Dajcie łapkę w górę, to nam zobaczy.